Po południu więc dzień takiej wielkiej radości, radości odpustowej. Moi drodzy, kiedy będziemy szli dookoła Kościoła z Najświętszym Sakramentem, modląc się do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej, uczyńmy właśnie to, co, o czym mówił ksiądz Andrzej. Powierzmy Panu Bogu te wszystkie sprawy, które nas cieszą, które nas smucą, przez wstawiennictwo Matki Bożej. Dzień szczególny, dzień uroczystości, a przecież wiemy, że każdy dom ma swoją specyfikę, swoje problemy i człowiek jest wtedy mocny, kiedy ma świadomość, że nie jest sam. Jeżeli jest w tym wszystkim Pan Bóg, to pomimo niekiedy trudności, krzyży, doświadczeń, człowiek wszystko pokona i przezwycięży. Tak na to patrzymy my, ludzie wierzący, my, ludzie wiary. Liturgiczne obchody tygodnia: w piątek oddamy cześć Bożemu Miłosierdziu, w sobotę święto świętej Marii Magdaleny, w niedzielę będzie odpust w parafii tutaj w Mazańcowicach, właśnie ku czci świętej Marii Magdaleny. Od przyszłej soboty, czyli w sobotę i w niedzielę, będziemy po mszach świętych modlić się w czasie mszy świętej w intencji kierowców, a później pobłogosławimy pojazdy, przeżywając właśnie tydzień modlitw w intencji kierowców. W poniedziałek 31 lipca chcemy wybrać się na godzinę 19 do kina Helios na film Historia jednej zbrodni. We wrześniu będzie beatyfikacja rodziny Ulmów. Oni w czasie wojny pod swój dach przyjęli Żydów. Skończyło się to dla nich dramatycznie, bo zostali przez Niemców zabici, rozstrzelani. Po 80 latach Kościół wynosi ich na ołtarze, dając nam przykład, że nie ma czasów, w którym nie daje się świadectwa wierze. I my, bracia i siostry, w XXI wieku, dzięki Bogu, że my na razie nie musimy takich ofiar składać, ale także co dnia poprzez swoje decyzje dajemy też jakieś świadectwo wierze. I dlatego, moi drodzy, ważne jest, aby pozytywne postaci w takim bagnie złu, powiedzmy inaczej, dziadostwie, które było, byli ludzie święci, którzy pokazali, że życie jest święte, że trzeba je chronić, że nie wolno zostawić bliźniego w potrzebie. I to jest też nauka po prostu, moi drodzy, dla nas. Dlatego zachęcam, 31 lipca, czas jest dość odległy, lipiec nie jest najlepszym miesiącem na kino, ale zauważcie, film bardzo dobry, dokumentalny, ale za bardzo w mediach o nim nie słychać. Nie słychać, żeby się zapraszało ludzi, idźcie, poznajcie historię właśnie tej rodziny, tych właśnie ludzi, którzy taką ofiarę złożyli z siebie. Przypominamy, że w wakacje nie odprawiamy niedzielnych mszy świętych po południu o 15:30. Kancelaria jest czynna tylko w środę po mszy świętej. Wszystkich zachęcamy do czytania Pisma Świętego, prasy katolickiej. Pragnę także wszystkim bardzo serdecznie podziękować za przygotowanie Kościoła do uroczystości odpustowej i tu, wewnątrz, i na zewnątrz, tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel księdza Macieja, pomogli tutaj, aby wszystko ładnie przygotować. Bóg zapłać, moi drodzy. To jest bardzo ważne, że Kościół jest domem Bożym, to jest nasz dom, w którym chcemy być i chcemy się o niego troszczyć, aby był po prostu jak najpiękniejszy. Wszystkim pragnę bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Rozpoczynamy, moi drodzy, od jutra pracę już przy domu katechetycznym. To się wszystko dość przeciągało, bo procedury są dość skomplikowane, moi drodzy. Powiem szczerze, jakby to robił jeden człowiek, to by się dawno zniechęcił i by tego nie robił. Dzięki Bogu, że jest dużo ludzi takich, którzy chcą pomóc i radą i tak, to człowiek jakoś tym wszystko wytrwa. Widzimy już rusztowania, prosimy o modlitwę, bo trzeba to dzieło też otoczyć modlitwą. Kto by mógł, prosimy też o ofiarę większą. Zostawiam to wasze, będziemy prosić w trakcie też tego wszystkiego, ale inwestycja ma już ruszyć z opóźnieniem lekkim, ale mówię, procedury i te wszystkie inne sprawy, które, moi drodzy, nie są łatwe i mówię, gdyby to spoczywało na barkach jednego człowieka, dawno by się zniechęcił, powiedział, niech to będzie jak będzie. Dzięki Bogu jest dużo ludzi dobrej woli, ludzi, którzy pomagają, którzy chcą po prostu, aby w tym wszystkim i liczymy, że jako wspólnota temu wszystkiemu podołamy. Moi drodzy, cieszę się niezmiernie dzisiaj z obecności księdza Andrzeja, który, myślę, to słowo, które w nas zaszczepił, moi drodzy, on wzywa nas tą idzie do refleksji. Idę przez życie, jest różnie, ale wiem, że jestem człowiekiem wiary i nie jestem sam. Ze mną jest zawsze Bóg.
Wydaje się, moi drodzy, że to przesłanie jest tak ważne, bo dzisiaj współczesny świat potrzebuje mocnych ludzi ducha, mocnych duchem, aby umieć się temu nihilizmowi przeciwstawić i powiedzieć, są wartości, jest Pan Bóg, jest rodzina, trzeba tego bronić. I moi drodzy, to jest zadanie dla każdego z nas dziś. Starajmy się właśnie być takimi apostołami wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas postawił. Dzisiaj świat tego naprawdę bardzo potrzebuje. Nie bójmy się tego i nie lękajmy. I tak jak powiedziałem, cieszmy się dzisiejszą uroczystością. W rodzinie, z bliskimi, budujmy nasze więzi rodzinne, bo jeżeli człowiek wychodzi z domu, z rodziny szczęśliwy, to i wszędzie w życiu, tam gdzie Pan Bóg go stawia, jest dobrym człowiekiem, bo w jego sercu jest miłość. Niech więc teraz ta procesja nasza będzie tym aktem, w którym w sposób szczególny oddajemy się Panu Bogu przez ręce Matki Bożej. Jankowi, który obchodzi 18 urodziny, to co mówiliśmy zawsze i mówimy, młody człowiek, kiedy wchodzi w życie, potrzebuje światła, światła Ducha Świętego. Będą różne sytuacje, ale jeżeli człowiek będzie szedł właśnie z Panem Bogiem, prosząc Go o Jego światło, to będzie zawsze w życiu dokonywał dobrych wyborów. I tego życzymy, aby przykład brać z domu, z rodziców, z rodziny i aby tak w przyszłości kiedyś budować swoją rodzinę, swoje szczęście na mocnym fundamencie, którym jest Pan Bóg, którym jest wiara i tym wartościom trzeba być wiernym.